inwestycja, jak widać, jest to rozbudowa domu już, który sobie tam stoi parę lat. Zaczęliśmy to robić ze względów rodzinnych. No i próbowaliśmy to skonstruować w taki sposób, żeby ta część dobudowana była kompatybilna, żeby pasowała do tego, co już jest, co stoi, do domu, do działki, do całej tej architektury, która się tutaj wokół jakby tworzy. Jest to dość nowe osiedle, tutaj te wszystkie domki są w podobnym stylu, ponieważ stary dom był wybudowany w technologii ściany jednowarstwowej, właśnie z Itonga 36,5. Chcieliśmy tutaj w nowym domu, w rozbudowie tego domu, kontynuować jakby ten materiał, ale też ze względu, żeby uniknąć problemów technologicznych. Jest to materiał bardzo podatny na wszelkiego rodzaju przeróbki, jest to materiał szybki w budowie, co dla nas też jest bardzo istotne, ponieważ unika się przynajmniej kilku tygodni, jak nie kilku miesięcy bawienia się z przerwami technologicznymi, nawet na takiej budowie stricte z jakiegoś czerwonego materiału. Ja jestem bardzo zadowolony ze względu też na łatwość potem kształtowania powierzchni i łatwość prac instalacyjnych, ponieważ wie pan, jak się wprowadza człowiek do domu, to mu się wydaje, że telewizor będzie z tej strony, lodówka tu, kuchenka tu, a potem się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie albo jeszcze inaczej. I w tym momencie nie jest to problem, bo przychodzi pan, który ma tam jakieś dłutko, wiertełko, młoteczek i sobie po prostu to robi, gipsuje, potem ściany nie ma śladu. Ściany zewnętrzne, jak wspomniałem, jest to bloczek Itong. Na domu pierwszym był to Itong 36,5 zwykły. W tej chwili wziąłem Energo, Itong Energo, dlatego że jest to rozbudowa, jest to skrzydło, które jest dobudowane ze strony, gdzie najczęściej pada deszcz i najwięcej wiatru, więc chciałem jakby zapewnić sobie pewien komfort cieplny w tym domku. Aczkolwiek ten budynek istniejący też jest budynkiem ciepłym. Utrzymanie w domu, ponieważ mam małe dzieci, utrzymanie w domu temperatury 24-26 zimą przy domu, który tam miał 120 metrów powierzchni, nie pochłaniało więcej niż 3 tony groszku węglowego. To było niedużo, z tego też była ciepła woda, także wydaje mi się, że jest to fajna sprawa. No, ciekawostka, no, samo łączenie jakby budynków. Wykorzystaliśmy w przyłączeniu budynków miejsca, gdzie były poprzednio okna, więc też zostały nadproża. Ściana została jakby nie ruszona, natomiast po prostu wykorzystaliśmy okna, które tam były, wyjęliśmy okna. Zostało to w ciągu jednego dnia wszystko wycięte, wyniesione. No i teraz są drzwi, to znaczy na razie nie ma drzwi, są dziury na drzwi. Wykonawcę pochwalić mogę. Wykonawcą jest firma Artur Maślarz. Dlaczego? Dlatego, że firma budowała mi pierwszy dom, pomieszkałem sobie w nim. Wziąłem firmę do tej rozbudowy. Firma jest sprawna, czysta. No i powiedzmy sobie, że można inteligentnie ponegocjować i porozmawiać z szefem. Także pozdrawiam, jeśli będzie to oglądał. Mam nadzieję, że mnie też miło wspomina.